Witam serdecznie, mam na imię Alicja i jako korepetytor online chciałam Wam pokazać, tym oczywiście, którzy nie wiedzą o takich możliwościach technicznych obecnie, chciałam Wam pokazać program. Albo na początek się, żebyście zapoznali z możliwościami programu TeamViewer. Jest, jeżeli w przeglądarkę dowolną, tam to nie musi być wiadomo Google, wpiszemy TeamViewer, to istnieje możliwość pobrania programu, który jest zdefiniowany jako zdalna pomoc techniczna, zdalny dostęp, współpraca i dobra. Jeżeli wejdziemy nawet na oficjalną stronę tego programu, zostaniemy logowani do możliwości zapoznania się z tym programem. Jest on bezpłatny do użytku osobistego. Można też oczywiście zakupić ten program na firmę. Jest bardzo fajny, ale do czego? Do przeprowadzania korepetycji online. Jeżeli przejdziemy od razu do zakładki pobrania TeamViewer, poczekamy chwilkę, oczywiście wiadomo. Możemy wybrać swój odpowiedni system operacyjny, czy mam Windows, Maca, Linuxa, Chroma i tak dalej. Zależy, gdzie chcemy zainstalować. Możemy pobrać tą aplikację, kliknąć na zielono. Ona jest bardzo bezpieczna, tylko pamiętajcie, pobierajcie to od razu ze strony, powiedzmy, producenta. Klikamy sobie na przykład opcję Zapisz i gdy będzie możliwość pobrania tego pliku, to jak słychać, nastąpiła mała przerwa, ale musiałam poczekać, aż powiedzmy się nam pobierze ten plik. Wchodzimy w pobrane lub otwieramy, wyskakuje nam okienko z tym możliwością pobierania i jest pytanie, czy chcemy oczywiście uruchomić ten plik. Jeżeli macie odpowiednio zabezpieczony komputer, no to może krzyczeć antywirus, żeby tego nie instalować. To jest wasz wybór, ale ja jeszcze ani razu nie miałam z tym problemów, więc robimy uruchom, jeżeli oczywiście się na to zdecydujecie. I następuje proces pobierania i instalowania tego programu na waszym komputerze. Jest on bardzo prosty do możliwości. No, oczywiście się pojawiają opcje. Zróbmy, że do celów indywidualnych, zainstaluj. Oczywiście akceptujemy tą naszą umowę licencyjną. Program chce spowodować zmiany na naszym komputerze. Wszystko się ładnie, szybko, w zależności jak macie sprawny w sumie komputer, instaluje. Przechodzimy tą instalację, chwilę to wiadomo, musi potrwać, tego nie przeskoczymy. Widzicie, że tutaj najnowsza ze strony internetowej na koniec września 2018 roku to TeamViewer 13. Wy możecie już się spotkać z nowszą wersją. Tu jest napisane, jaką wersję faktycznie ja pobieram. I teraz, jeżeli chwilę poczekamy, o tutaj. O, powinna włączyć mi się ta aplikacja. No, niestety się nie włączyła. Oczywiście trzecim krokiem to jest po prostu włączenie tego programu, który po prostu wyskakuje na pasku, który wy teraz tutaj oczywiście nie widzicie. I użytkowanie tego programu jest bardzo proste. Nam wyskakuje tak zwana pozycja Twoje ID. W moim przypadku to jest 9 cyfr i hasło jest akurat tutaj czterocyfrowe. Zawsze można stworzyć nowe hasło jako ewentualnie zabezpieczenie. I tutaj, jeżeli z kimś rozmawiacie poprzez Skype'a, ktoś może Wam podyktować, co on widzi, żeby u niego połączyć się jakby z jego komputerem. Gdy wpiszemy na przykład określone dane, na przykład tutaj 7.1 i tak dalej, tutaj klikniemy opcję połącz,
Ja tego tutaj nie zrobię. Pojawi się okienko, gdzie będziemy musieli podać hasło, które nam dyktuje osoba, która pozwala nam na połączenie się z jej komputerem. Wówczas my widzimy, czyli ja jako osoba łącząca się z danym komputerem widzę to, co widzi ta osoba, która udostępnia mi swój pulpit i oboje nawzajem jesteśmy w stanie korzystać z zasobów tego komputera i ja mam zarówno dostęp, jak i właściciel tamtego komputera. Zawsze można przerwać połączenie, nie ma problemu, to jest kwestia nawet wyłączenia zwyczajnie programu i taki dostęp jest tylko jednorazowy, chwilowy i jak widzimy tutaj jest informacja, że mam bezpieczne połączenie. Jest to bardzo sprawne narzędzie, które uzupełnia rozmowę na Skype'ie. Oczywiście to ktoś może się połączyć z Waszym komputerem. Wtedy to Wy jako uczeń musicie wpisać przedyktowane przykładowo przeze mnie moje ID, które ja przedyktowuję Wam na przykład w rozmowie przez Skype. Potem klikamy połącz i będzie nas prosił ten program o podanie hasła, które w danym momencie obowiązuje, czyli w tym przypadku to będzie te 8761 i po kliknięciu OK powinno nastąpić pokazanie czy połączenie się z moim komputerem i wtedy ja jestem w stanie Wam pokazać moje zasoby na. Jeśli macie wątpliwości co do tego, czy ten program jest dla Was odpowiedni, czy sprosta Waszym zapotrzebowaniom, jak najbardziej wystarczy po prostu zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi tego programu. Programów do zdalnego pulpitu jest jak najwięcej, znaczy po prostu więcej niż ten tylko TeamViewer. On dla mnie jest bardzo wygodny, jest bardzo sprawny w obsłudze, fajnie współpracuje jednocześnie z takimi komunikatorami jak Skype, które są typowe do korepetycji online, gdzie razem wspólnie możemy dyskutować, rozmawiać, widzieć się, łączyć swoje komputery ze sobą, współpracować mimo jakby odległości i uczyć się, przypominać sobie niektóre elementy. Wszystko jest tutaj do zapoznania się, ale z mojej strony bardzo serdecznie Was zachęcam do korzystania z czegoś więcej niż tego samego Skype'a. Program do zdalnego kontaktu między dwoma osobami na odległość tego typu jest bardzo wskazany w przypadku korepetycji online. Macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie.
Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.